Gdyby ktoś z Państwa chciał dowiedzieć się, czym jest komunizm, zapraszam do Wenezueli. Przeczytałem bardzo interesujący wywiad z młodą polską badaczką, która mieszka tam od 8 lat i obraz tego kraju, który został doprowadzony do obecnego stanu przez najpierw niejakiego Chaveza, który został wybrany demokratycznie, a obecnie kontynuuje to niejaki Maduro. Jeden i drugi niezbyt najwyraźniej kompetentni, bo to jest najsmutniejsza informacja. Na potęgę prostytuują się tam małe dziewczynki. 10-12 lat mają. I tak sobie pomyślałem, jak trzeba być głupim, żeby doprowadzić kraj, który ma ropę naftową, do takiej sytuacji.